6 listopada wspominamy błogosławionych męczenników japońskich Alfonsa Nawaret, prezbitera i towarzyszy. Alfons Nawaret urodził się w Hiszpanii w 1571 roku. Już w młodym wieku zrezygnował z majątku i wstąpił do klasztoru dominikańskiego w Valladolid. Po ukończeniu studiów został wysłany na misję na Filipiny. W tym czasie w Japonii wybuchło wielkie prześladowanie chrześcijan. Rok przed wyjazdem Alfonsa z Hiszpanii w Nagasaki ukrzyżowano 26 chrześcijan, w tym wielu franciszkanów i trzech japońskich jezuitów. Nie zważając na grożące niebezpieczeństwa, Dominikanie pragnęli powrócić do pracy w Japonii, skąd zostali wyrzuceni z powodu ich skutecznej pracy apostolskiej, która nie podobała się władzom. Alfons w 1610 roku powrócił do Europy, aby zabrać grupę misjonarzy i podjął starania o wysłanie go do Japonii. Został mianowany wikariuszem prowincjalnym i rok później wraz z grupą misjonarzy udał się w upragnionym kierunku. Korzystając z krótkiego okresu pokoju, rozpoczęli oni pracę. Przez sześć kolejnych lat, pomimo narastającego napięcia, katechizowali i przygotowywali wiernych na czas nieuniknionych prześladowań. Alfons, chociaż jego posługa misyjna nie trwała długo, wykonał ogromną pracę. Tak jak jego ojciec, święty Dominik, wędrował po całym kraju, nauczając i udzielając chrztu. Nazwany został Vincentem Paolo Japonii ponieważ jako pierwszy podjął się trudnego zadania troski o sieroty i dzieci porzucone przez swoich rodziców. Pierwszymi ofiarami kolejnej fali prześladowań stali się dwaj kapłani – Franciszkanin i Jezuita, którzy oddali życie za wiarę w Omurze. Alfons Navarret i jego towarzysz Ferdynand udali się tam, by ocalić szczątki męczenników i umocnić mieszkających tam chrześcijan. Jednakże porwano ich w drodze do Omury. We trzech wraz z japońskim młodym katechistą zostali ścięci mieczem na rozkaz naczelnego dowódcy wojska Tokugały Ieyasu. Ich ciała wrzucono do morza, miało to miejsce w roku 1617. Pięć lat później na jednym ze wzgórz Nagasaki ponad pięćdziesięciu chrześcijan przypieczętowało swoją wiarę przelaniem krwi. Niektórzy z nich zostali ścięci, innych spalono na stosie. Wśród nich było dziewięciu jezuitów, m.in. Karol Spinola, dziewięciu franciszkanów i dziewięciu dominikanów, m.in. błogosławiony Alfons de Mena, anioł Ostrucci i Jacek Orfanel. Podczas tego prześladowania zginął także Ludwik Bertrand, bliski krewny dominikańskiego świętego, który nosił to samo imię i nazwisko. Skutek prześladowań w latach 1614 32 śmierć męczeńską poniosły tysiące chrześcijan w Japonii. Ich przeciwnicy starali się zatrzeć w kraju wszelkie ślady z nienawidzonej przez siebie religii. Papież Pius IX w 1867 roku uroczyście beatyfikował 205 męczenników japońskich, wśród których było 11 prezbiterów z Europy, siedmiu zakonników oraz dwadzieścia dwie osoby pochodzące z Japonii. Wszyscy oni byli w ten czy inny sposób włączeni przez profesję do zakonu kaznodziejskiego, jako nowicjusze, bracia współpracownicy oraz członkowie trzeciego zakonu. Ich towarzyszami w wierze i męczeństwie było sześćdziesięciu trzech członków Bractwa Różańcowego, oraz innych 22 chrześcijan świeckich, z których czworo poniosło śmierć w habicie zakonu dominikańskiego. Chociaż nie zginęli oni w tym samym czasie ani w tym samym miejscu, czczeni są wspólnie z błogosławionym Alfonsem Nawaret, pierwszym dominikańskim męczennikiem Japonii. Kolejna grupa męczenników, w tym także Dominikanów, poniosła śmierć w Japonii w latach 1633–37. Są oni osobno wspominani w dniu 26 września. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionych męczenników japońskich, Alfonsa i towarzyszy, dobra nowina o Twoim sercu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy za wstawiennictwem Twoich męczenników, umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. to wszyscy święci, święte Boże. Bądź na...